Nowenna przed świętem błogosławionego Bronisława Markiewicza. Dzień czwarty. Wiara, dar największy. Ksiądz Jan Twardowski. Boże, spraw, żebym nie zasłaniał sobą Ciebie, nie zawracał Ci głowy, kiedy ustawiasz pasjanse gwiazd, nie tłumaczył stale cierpienia, niech pozostanie jak skała ciszy, nie spacerował po Biblii jak paw, nie liczył grzechów lżejszych od śniegu, nie załamywał rąk nad okiem opatrzności, a zawsze wiedział, że nawet największego świętego niesie, jak lichą słomkę, mrówka wiary. Błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz otrzymał od swych rodziców staranne wychowanie religijne. Ich głęboka wiara i pobożność oraz atmosfera domu rodzinnego sprawiły, że Bronisław wierzył, że jest Bóg i ufał Stwórcy bezgranicznie. Jednak wszystko to uległo załamaniu, kiedy rozpoczął edukację w gimnazjum. Pod wpływem wykładów profesorów, często obojętnych na sprawy religijne, w duszy młodego Bronisława zaczęły pojawiać się wątpliwości. Chłopiec stanął wtedy na krawędzi utraty wiary. Po latach tak o tym opowie swoim wychowankom. Był czas, że już byłem prawie bez wiary. Chciałem się dostosować do poglądów moich profesorów i kolegów, ale odczuwałem jakąś pustkę w duszy i niezadowolenie. To mi dawało wiele do myślenia i niepokoiło mnie. Jednego wieczora po nauce ukląkłem jak niegdyś w domu rodziców i zacząłem się modlić w te mniej więcej słowa. O Boże niewidzialny, jakże czułem się szczęśliwy w mych latach dziecięcych, gdy bez żadnej wątpliwości klękałem do modlitwy codziennie i nazywałem Cię Ojcem. Dziś ludzie uczeni mówią mi, że Boga nie ma, a prawdy religijne nie są zgodne z rozumem. Ja bym jednak nie chciał w tak ważnej rzeczy pobłądzić. Nie chciałbym Ci odmówić należnej chwały i posłuszeństwa. Modlitwa młodego Bronisława, z początku cicha, przemieniła się w końcu w błagalny krzyk rozdartej wątpliwościami duszy. Prawdo nieomylna, niech Cię poznam, choćby tylko na chwilkę Cię oglądał, a potem umrę. Jeżeli jesteś Boże, daj mi się poznać. W tej chwili Pan Bóg napełnił go wewnętrzną światłością, która sprawiła, że uwierzył we wszystko, co Kościół naucza i w co nakazuje wierzyć. I jeszcze tego samego dnia wyspowiadał się z całego życia. Tego depozytu wiary będzie strzegł już do śmierci. Wiara w Pana Jezusa, iż mnie posyła, da mi wszystko złe przetrwać i zwyciężyć, zapisze w swoim duchowym pamiętniku. I wierzył, że mimo wielu burz i przeciwności, a ich w życiu jego nie brakowało, nie stanie mu się nic złego, jeśli tylko będzie blisko Jezusa. Swoim wychowankom będzie przypominał: tylko wiara prawdziwa zapewnia wam żywot wieczny i przyjaźń Bożą, która dla człowieka jest największym zaszczytem. Bez wiary można być bogatym, uczonym i wielkim u ludzi, ale nie można podobać się Bogu,
Nie można się zbawić i zostać świętym. Dziękujcie Bogu zawsze za ten dar największy. Kiedy postępował proces beatyfikacyjny księdza Bronisława Markiewicza, po ogłoszeniu dekretu o heroiczności cnót, co nastąpiło 2 lipca 1994 roku, wśród wielu łask otrzymanych od Boga przez wstawiennictwo księdza Bronisława Markiewicza, przedstawiono w 2003 roku do oceny i badania kongregacji spraw kanonizacyjnych potrzebny, a domniemany cud uzdrowienia księdza Romana Włodarczyka, Michality z Torunia. Oto jego historia. W lipcu, a właściwie 31 lipca 1994 roku, u księdza Romana Włodarczyka, który pracował w parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Toruniu, podczas odprawiania mszy świętej wystąpiły trudności w mowie. Następnego dnia ksiądz Roman stracił całkowicie mowę. Nastąpił niedowład prawej ręki i utrata władzy w nogach. Chory kapłan 2 sierpnia zostaje przewieziony do szpitala, gdzie po szczegółowych badaniach lekarze stwierdzili udar mózgu. Ciężki stan chorego utrzymuje się przez blisko 6 tygodni. W tym czasie, w opinii świadków, wszedł on nawet w fazę agonalną. Lekarze przewidywali rychłą śmierć pacjenta, zaznaczając, że jeśli nawet przeżyje, to grozi mu trwałe inwalidztwo. W domach zakonnych rozpoczęto modlitwy o cud uzdrowienia chorego kapłana, prosząc o orędownictwo sługę Bożego księdza Bronisława Markiewicza. 8 września 1994 roku przełożony chorego księdza Romana wraz z innymi kapłanami odprawił mszę świętą przy grobie sługi Bożego w miejscu piastowym, prosząc o łaskę uzdrowienia dla chorego. W drugiej dekadzie września, w 7 i 8 tygodniu choroby, nastąpiła zaskakująca dla lekarzy nagła poprawa stanu zdrowia pacjenta. Ksiądz Roman został wypisany ze szpitala 21 października tego roku. Końcowe wyniki badań dokumentują, że był zupełnie zdrowy, bez wyraźnych symptomów przebytej choroby. Doktor nauk medycznych, pani Marta Jasińska-Szetela, specjalista neurolog, w zeznaniu do procesu beatyfikacyjnego stwierdziła: stan chorego oceniałam jako ciężki, bez większych szans na poprawę. Jako lekarza zaskoczyło mnie nagłe i niezrozumiałe, z medycznego punktu widzenia, polepszenie się stanu zdrowia pacjenta. Poprawa następowała gwałtownie, bardzo szybko. W mojej praktyce lekarskiej brak precedensu, żeby chory z porażeniem połowicznym tak szybko i na sposób trwały wrócił do zdrowia. 19 października 2004 roku członkowie kongregacji spraw kanonizacyjnych zebrani w Watykanie potwierdzili pozytywne osądy lekarzy i konsultorów teologów. 20 grudnia tego roku został odczytany dekret o cudzie obecności Ojca Świętego Jana Pawła II i przez niego potwierdzony. Akt ten zakończył postępowanie beatyfikacyjne. Modlitwa o kanonizację i cud uzdrowienia za przyczyną błogosławionego Bronisława Markiewicza. Wszechmogący Wieczny Boże, który czynisz ludzi narzędziem Twej niewyczerpanej dobroci, pokornie Cię prosimy o kanonizację Twojego sługi, błogosławionego Bronisława, kapłana, za jego troskę o zbawienie bliźnich, a zwłaszcza dzieci opuszczonych. Udziel nam za jego wstawiennictwem łaski, o którą niegodnie Cię prosimy. Amen. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.